Co roku Macierzy Ziemi Cieszyńskiej organizuje koncert noworoczny. Dochód z tego wydarzenia zasila fundusz stypendialny utworzony przez Macierz. Stypendia są różne. Są to stypendia dla uczniów szkół średnich, dla studentów pierwszego roku studiów dziennych stacjonarnych, dla studentów uczelni artystycznych. No i jeszcze mamy takie nagrody specjalne, które fundujemy dla osób, które mają jakieś szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki czy w sporcie. Tylko w zeszłym roku udało się zebrać ponad 23 tysiące złotych. W ciągu 17 lat zebrano ponad 400 tysięcy złotych na stypendia. Najwięcej pieniędzy udaje się pozyskać właśnie podczas koncertów noworocznych. To jest taka, można powiedzieć, taka żelazna podstawa zbierania tych środków na koncert, ale robimy również kwestę. Również mamy wielu darczyńców prywatnych, z takich sponsorów, którzy nam starają się nas wspierać. Mamy dwóch takich rzeczywiście sponsorów, którzy w bardzo dużym stopniu nas wspierają i kładą duże pieniądze na te stypendia dla uczniów i studentów. Udało nam się ufundować 225 stypendiów dla uczniów i studentów, 94 stypendia pomostowe w ramach takiego projektu Dyplom z Marzeń i 12 stypendiów artystycznych. Nagród już nie liczę, bo każdego roku ta pula jest różna. Z reguły jedna, dwie, maksymalnie trzy nagrody specjalne fundujemy. Aby otrzymać stypendium, trzeba złożyć odpowiedni wniosek i spełniać pewne kryteria. My się kierujemy taką zasadą, że stypendia chcemy dawać tym, którzy mają dobre wyniki w nauce, a trudną sytuację finansową. No i również bierzemy pod uwagę wyniki, jeśli chodzi o egzamin dojrzałości. Natomiast stypendia, pomostowe Dyplom z Marzeń, to są troszeczkę o innej formule, bo to jest stypendium, które my fundujemy we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. Oni 3/4 tego stypendium fundują, my 1/4 i tam głównie brane jest pewien próg dochodowy, ale głównie pod uwagę są brane wyniki, jeśli chodzi o egzamin dojrzałości. I tam mogą się ubiegać tylko uczniowie, którzy uzyskali bardzo wysoki próg, jeśli chodzi o punkty. Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego to jedno z ważniejszych zadań macierzy w zakresie oświaty. Działa od samego początku istnienia macierzy. Po latach zawieszenia został reaktywowany w 2002 roku. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.